Przedstawiciele kilku partii i ugrupowań politycznych poparli kandydaturę Dariusza Bożka na prezydenta Tarnobrzega. Poinformowali o tym podczas konferencji prasowych przy pomniku Bartosza Głowackiego. Jako pierwsi swoją decyzję ogłosili przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna – Koalicja Obywatelska. Tarnobrzeg w obecnej trudnej sytuacji potrzebuje dobrego gospodarza i tarnobrzeżanina z krwi i kości. Pan Dariusz Bożek jest człowiekiem godnym zaufania i mając tak ambitny i przejrzysty program dla rozwoju miasta Tarnobrzega, na pewno godnie będzie sprawował ten urząd dla dobra Tarnobrzega, jak i jego mieszkańców. Tarnobrzeg zasługuje na takiego prezydenta jak Dariusz Bożek. W mojej ocenie idealny kandydat na prezydenta miasta powinien cechować się uczciwością, prawdomównością, powinien mieć umiejętność słuchania swoich mieszkańców, swoich wyborców. Powinien pochodzić też, tak jak tutaj kolega wspomniał, z Platformy, powinien słuchać mieszkańców, powinien pochodzić z Tarnobrzega. Taką właśnie osobą jest Dariusz Bożek. Podobne zdanie mają przedstawiciele tarnobrzeskich miejskich struktur Partii Wolność Janusza Korwina-Mikkego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, którzy także udzielili poparcia Dariuszowi Bożkowi. Pan Dariusz jest wizjonerem i ja uważam, że w tym momencie my potrzebujemy wizjonera, człowieka, który widzi rozwój miasta w perspektywie nie tylko w najbliższej kadencji 5 lat, ale byłoby dobrze i właśnie pan Dariusz ma taką wizję w perspektywie 10 lat. I jako człowiek, który dobrze zna pana Darka Bożka, mogę powiedzieć przede wszystkim, że to jest człowiek wysokiej kultury osobistej, to jest człowiek, który jest w stanie każdego wysłuchać i każdego nie tylko, że będzie słuchał, tylko jest w stanie merytorycznie argumentować, porozmawiać, ewentualnie czasami przekonać do swoich koncepcji lub spróbować przyjąć pewne pomysły drugiej strony. Jak mówi Paweł Warchoł, koordynator Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, z Dariuszem Bożkiem współpracują już od kilku miesięcy. Przez ten czas bacznie obserwowali również jego działania. Bardzo nam się w tym wszystkim podoba fakt, że potrafi połączyć ze sobą różne ugrupowania polityczne i społeczne. Potrafi jednoczyć ludzi i motywować ich do wspólnej pracy pomimo różnic, jakie są między nami oczywiste. Jest to niezwykła cecha, która jest istotna z punktu widzenia nas, wyborców. Do grupy, która razem chce działać dla Tarnobrzega, dołączyli również przedstawiciele tarnobrzeskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, udzielając, podobnie jak poprzednicy, poparcia kandydatowi na prezydenta miasta. To człowiek, który nam gwarantuje stabilizację, pełny dialog, równowagę i przede wszystkim myślę, że możemy po prostu po ludzku się dogadać. I my jako stowarzyszenie udzielamy poparcia panu Dariuszowi, ponieważ jest to osoba, która potrafiła zjednoczyć cały świat polityczny i niepolityczny. PSL popiera tą formułę szerokiej współpracy, aby platforma wspierająca kandydata, a później prezydenta, mogła ułatwiać realizację celów, na które państwo, mieszkańcy Tarnobrzega, oczekują. Naszym zainteresowaniem jako ludowców jest również, są osiedla wiejskie, gdzie pracują na ziemi nasi członkowie bądź sympatycy. Chcielibyśmy, aby miasto, zarówno miejskie osiedle, jak i wiejskie, współdziałały ze sobą dla lepszej przyszłości. Dariusz Bożek, ubiegający się o fotel prezydenta Tarnobrzega, wszystkim podziękował za udzielone poparcie i przypomniał, że nadal chce działać i współpracować ze wszystkimi dla dobra miasta. Nic się nie zmieniło w moim podejściu do kwestii wyborczych. Nadal jestem niezależnym kandydatem, ale ze wsparciem również partii politycznych. Proszę Państwa, każdy ma prawo do posiadania swoich poglądów politycznych. Każdy mieszkaniec naszego kraju ma prawo do bycia członkiem partii politycznej. Nie mnie recenzować, która partia lepsza, która partia gorsza, bo uważam, że wszystkie partie mają takie same prawa, takie same obowiązki wobec również naszych mieszkańców. A skoro byłem otwarty i mówiłem to głośno, otwarty na każdego mieszkańca naszego miasta, jestem otwarty również na współdziałanie z partiami politycznymi. Jeżeli mamy coś zrobić razem dla Tarnobrzega, to możemy to zrobić tylko i wyłącznie we współpracy. Poszczególne konferencje prasowe można znaleźć na naszej stronie internetowej.